Cześć wszystkim. No, po 7. Przeciąg Prince of Persia. Dwa trony. Dobra, idziemy dalej. Kominie po kominie. Wow. Dobra. Gdzie my jesteśmy? Jakieś łaźnie może znowu? Nieważne. Gonimy za Farą. Gdziekolwiek nam nie uciekła. Chyba. Nie, w sumie ostatnio się obraziła. Więc może nie gonimy za nią. Kolejny save point. Czy mam kontynuować historię od tego miejsca? Na brzeże. Halo? Trzymalci strażnicy również są bardziej wytrzymali na ciosy w plecy najdalszniej. Dobra. Co tutaj mamy? Tam jest beczka, którą można ogarnąć jakoś. Wygląda na to, że po tamtych gzymsach musimy się dostać. Spróbujmy tutaj wskoczyć po ścianie na górę. Nie to, to co? Tutaj domyślam się, że nic nie mamy. Okej. Tutaj gra mi mówi. Czasami ślepy jestem, ale gra jednak próbuje czasami dawać takie delikatne odpowiedzi. Widzicie, są zadrapania na ścianie. A, jeszcze raz, książę. Nie zadaję za dużych obrażeń. To lepiej. Dobra. Co tutaj mamy? Bez spowolnienia, okej. I tak, książę. Jakieś ładne widoczki. Dobra, co my tu mamy? Co się stało? Ci ludzie są w niebezpieczeństwie! Ciemny książę rusza na ratunek! Znaczy tak sądzę. Płonący budynek wypełniony bezradnymi mieszkańcami błagającymi o pomoc. Co masz na myśli?
Mam na myśli to, że to wygląda na pułapkę. Niemożliwe. Naprawdę. Gdyby był rozszczepiony bogiem piasku, to moje marzenie jest zabić cię, ale było to właśnie zabić. Najlepszy dowódców. Cóż, spróbowałbym nie bezpośredniego podejścia. Takiego, które wykorzystuje twoje nowo nabyte współczucie. Pułapka czy nie, ci ludzie mnie potrzebują. Nie będzie z tego nic dobrego. Tak, jak zwykle. Ciemny książę jest kiepski w byciu bohaterem. Dzień dobry. A? Jego mniej? No dobrze. Towarzystwo ogarnięte. To na dół. Dobra, gdzie mamy kolejny przycisk? Tutaj. Dokładnie. Idziesz? Teraz ty? Proszę nie przeszkadzać. No i ładnie. Fajnie nawet zrobił taką animację, jak z piasków czasu, kiedy przesuwał się, żeby tam, żeby wbić komuś sztylet. Okej. Trochę w ciemno skakałem, ale wyszło okej. Okej, mamy wodę. Zastanawiałem za długo. Raz, teraz zdążę. Dobra. Zastanawiam się w sumie, czy czar, czy ilość czasu w byciu mrocznym księciem nie skaluje się z maksymalnymi punktami życia. Czy to jest jakaś ustalona ilość obrażeń, które dostajemy na sekundę, czy jak... Czy jeżeli zdobywamy więcej życia, to rzeczywiście nam wydłuża czas? Baw się dobrze. Sam sobie z tym poradzisz. Ja w tym nie biorę udziału. O, mroczny książę się obraził. Chcemy być bohaterem. Spokojnie, zdąży się jeszcze bardziej obrazić. Okej.
Momencik, ciekawe, czy jeżeli mu przeszkodzimy... Chyba już aktywował, co? Dobra. A nie, żeby mu przeszkadzać. I nie aktywuję portalu. Okej, okay, dobra, już. Ta brama się nie zamknie, póki nie pokonasz wszystkich strażników. Do roboty! Dobra. Nie chciało mi się czekać, żeby zobaczyć, co oni tu robią. Broń się skończyła. Podejdźmy do jakiejś ściany ładnej. Potrzebujemy. Sporej tu lezie z tej... pieczęci. Dobra, jakoś poszło. Mogę już? Mogę już? Nadal nie mogę. A, tam jest jeszcze ktoś. A, okej. Okay. Dwóch tych mieli. Nie wiedziałem, że coś takiego jest możliwe. O, bronie się zdespełniły, fajnie. Kopsa. Okej. Okay. Teraz mogę? Dobra. Dobra, fajnie. Rozbrajanie tych posterunków w sposób... jak to ująć? Sprytny stanie się tutaj coraz trudniejsze, więc możliwe, że w pewnym momencie przestanie mi się chcieć tego ogarniać, tylko po prostu będę walczył z nimi. Dobra, gdzie możemy pójść? Myślę, że tutaj można było coś zrobić właśnie, żeby sprytnie zabić tego sierżanta tutaj. Okej, możemy spróbować tamten łańcuch ogarnąć może? Może nie?
No, tutaj, dobra. Ten motyw, który tutaj leci, bardzo nawiązuje do Piasków Czasu. Dobra, się nie udało. Bezpośrednie podejście. Chyba lepiej. Dużo lepiej. Wiem, że na pewno była jakaś muzyka w Piaskach Czasu, która też miała takie zawodzenie. Czy następnym razem mam rozpocząć opowieść, będę następnym razem opowiadał... Warsztat. Dobra, czy to jest ten warsztat, w którym ludzie mieli płonąć żywcem, czy coś takiego? Żadnej drogi ucieczki. Masz pychę. No popatrz, popatrz. Pułapka? Widzisz teraz, co się dzieje, gdy chcesz pomagać innym? Umierasz! Zamknął nas tutaj! Palimy się! Pomóż nam! Na Bogów, pomóż nam! Coś wymyślimy. Tutaj! Proszę, znajdź sposób, żeby nas uwolnić. Och, ojcze. Prowadź mnie. Daj mi swą siłę. Gdzie jesteś? Zaraz. Tak jest! Gdzie jest maszyneria, która porusza tymi taśmami? Szybko proszę, nie ma dużo czasu! Nad nami. Schody się spaliły. Nigdy tam nie dotrzesz. Tak, schodów rzadko zatrzymuje księcia. Dobra, kamera pokazywała mi na to. Mogę się tu wdrapać? Nie. Czy na pewno mamy ten posąg niby przemieścić tam na te wrota i otworzyć, ale dobra. Z czego możemy zacząć? Domyślam się, że nie. To w sumie wygląda jak dobry punkt startowy. Dobra, co teraz? Już tutaj wejść? To była zmyłka? Może to była zmyłka? Dobra. Jest jakaś platforma, ale chyba niewiele nam daje. Co możemy zobaczyć? O, już jakieś podpowiedzi się nawet pojawiają. Super. No i cyk. Nie wiem, co to robi, ale jak jest, to na pewno musimy... kręcić, co? Okej.
Może to jest kierunek przenoszenia, znaczy poruszania statuą. Dobra, ustawmy w tym kierunku i aktywujmy. Dobra. Okej, a tam mamy drugą od obracania. Rozumiem, że nie może przejechać z powodu blokady. To ją spróbujmy obrócić. Tak, gdybyśmy cię jeszcze raz obrócili. Możesz teraz przejechać już do końca? Domyślam się, że może być problem z obróceniem jej potem. Tak, żeby przywaliła w te drzwi. Ale zobaczmy, co się stanie, jak dalej ją jeszcze przesuniemy. Okej, tyłem nie wjedziesz, bo teraz cię blokują te na górze. Dobrze to rozumiem? Nie mam pojęcia. Dobra, zobaczmy, czy wjedzie, czy nie. Wrócimy cię kawałek i zobaczymy, co możemy z tym zrobić. Czy możemy cię teraz obrócić? Dla mnie to trochę taki komiczny dobór miejsca ustawienia takiej zagadki logicznej. Ludzie niby się palą, wrzeszczą, a my tu zastanawiamy się, jak obrócić statuetkę, żeby przeleciała nam. Dobra, jeszcze raz ją cofnijmy.
Okej. Okay. Jednak jest prostszy niż myślałem. Pytanie, czy teraz, kolego, przejedziesz w tej pozycji już? Powiedz mi, że przejedziesz. Książę. Tutaj. Do przycisku, nie na dół. Oczywiście, to nie mogło być takie proste. Chyba, że cię teraz cofniemy. No. Teraz cię obrócimy do przodu i wtedy już powinieneś wjechać do końca. Nie uważam to za dobrze zaprojektowaną zagadkę. Prawo w prawo. Pierwsze elementy sterujące są specjalnie zrobione tak, żeby wolno się obracały. Po drugie, dwa elementy, które my nie musimy co chwilę operować, są w irytująco dostępnych, mało dostępnych miejscach. Kamera też nie za dobrze nam pokazuje, co się... A zobaczcie teraz, ile czasu tracę, żeby po to, żeby zmienić ten kierunek. W wewnętrznym wojowniku też było kilka takich irytujących zagadek logicznych. A nie. Przecież książę Persji! Książę Persji nie ma imienia? Cieszę się, że jesteś bezpieczny. Przekroczył prędkość, za nim! Wlepać mu mandat, czy coś. Czy mam kontynuować historię? Przy okazji to nie był taki jakiś losowy starzec, to był taki starzec, który wcześniej już... Bohaterstwo trochę zbyt poważnie. Już przecież uratowałeś mieszkańców. To był starzec, którego spotkaliśmy w intrze do wewnętrznego wojownika. On tam poradził księciowi, żeby udał się na wyspę czasu czy coś, nie pamiętam. Było strasznie słabe intro. A dokładnie mu w sumie chyba mówił, że nie jest w stanie oszukać przeznaczenia, nikt nie może, czy coś takiego ma. Dobra. W okazji musimy uważać na przeszkody. Nasz Rydwan ma ograniczoną liczbę punktów zdrowia, którą można rozpoznać po tym, że zaczną mu się koła telepać. Jeżeli za dużo będziemy uderzać w różne rzeczy. Jedno z nich już się telepie. Zastanawiam, czy już nie zepsułem tego. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.
Widzenia. Dobra. Tego momentu chyba nie lubiłem. No cześć. Przygotujcie się na fajną animację. 3, 2, 1. No dobrze. Najbardziej sztuczne wstawanie z ziemi, jakie widziałem. Już pamiętam, z jakiegoś powodu wpiła mi się ta animacja w pamięć. Dobra. Dobra. Okej. Blokowanie niewiele daje. Dobra, cofnijmy to. Okej. Okej, na to czekaliśmy. Dobra, tak to musimy zrobić. Musimy atakować tego z mieczem. Wtedy ten się na nas rzuci i wtedy możemy go ten. Momencik. Dobra. Cofnijcie jeszcze? Okej, możliwe, że to się nie uda za pierwszym razem, ale już wiem, co robić. Ej, gro! Mogę cokolwiek zrobić? Walki z bossami nie są najlepszą częścią tej gry. Teraz ten z mieczem się zablokował. Okej, dzięki. Robiłem odskok, ale zrobił odskok w nie tą stronę, bo kamera cały czas się trzęsie. Dobra, jeszcze raz. Powiedz mi, gdy będziesz chciał jeszcze posłuchać. Myślałem, że będzie opcja pominięcia cutscenki. No dobrze, przyznaję. Tego się nie spodziewałem. Nie w tą stronę, tak lepiej. Zróbmy trochę dystansu. Dobra. Muzyka się przycięła, czy efekt dźwiękowy. Dobra, dobra.
Cyk. Cyk. Omyła mo Shindiru. Skończy się ten efekt dźwiękowy, czy nie? Dobry moment na powrót. Najlepszy. Szczęśliwy strzał. Musimy iść. Zaraz tu będzie ich więcej. Bądź ostrożna. Zawsze jestem. Bądź czujny jak pies podwójny. Czy jak to szło? Uciekaj! Że nie ma żadnych żołnierzy w tym mieście. Tacy, którzy by go bronili przed atakami wrogiej armii czy coś. Szczęście to nie są piaskowe stwory jak z piasków czasu, których może zabić tylko sztylet. Nie możecie ich zabić. Ale możemy je zatrzymać. A jednak może? Znajdź wezyra i zabij. Tak, żeby ten koszmar już się skończył! Rozrywka. Znowu rozdzieleni. Zaraz do ciebie dołączę. Muszę wymyślić sposób, jak otworzyć te drzwi. Mhm. Ale teraz się przyda Mroczny Książę, skoro nie mam żadnej broni. Jeszcze co by się bardziej przydało? Jakiś save point. Jeszcze jedno nie sprawdzałem, jak wygląda twój atak obszarowy od ściany. Takie spoko. No i dobra. Myślałem, że to tyle was. Okej. Okay. Myślałem, że będziemy musieli coś kombinować z tymi drzwiami. Nie widzę, dobra, tam też nic nie widzę. Gro, gdzie teraz? Palma któraś? Nie? Nie podoba mi się ilość razy, ile się zacinam w tej grze. Okej.
To nie wyglądało jak na Gzyms, taki typowy, na który chodzimy. Dobra, mamy gdzieś od razu może save point, nie? Przydałby się. Dobra. Nie tędy. Tędy też nie. Czy może tutaj górą? Nie. Tutaj górą? Dobra. A, jednak mamy save point. Dobra. Mam kontynuować od tego miejsca. Będę następnym razem opowiadała. Wejście do pałacu. Okej. Okay. To znaczy, że gdzieś tutaj w pobliżu jest kolejny. Jest kolejny upgrade, ale to już w następnym odcinku się zobaczymy. O kurde, ale będę miał dużo cięcia. Nie podobały mi się te ostatnie poziomy. Za mało widać, co trzeba było zrobić i tak dalej. Ale dobra, w następnym odcinku, no cóż, idziemy dalej do pałacu i co, ścigamy Wezyra. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć.